Dzień w Polsce.pl. Dzisiaj przegląd prasy w telewizji w Polsce.pl wcale nie będzie taki łatwy, bo dzisiejszych gazet nie ma, więc zerkniemy do tych gazet sprzed kilku dni. W zasadzie większość została wydanych tak od soboty do poniedziałku. To efekt tego, że dzisiejszy dzień, 12 listopada, jest wolny. Super Express na przykład to taka gazeta, która wydana jest nieco w stylu retro, ale w stylu retro wydana jest tylko okładka. Natomiast treści w środku już są jak najbardziej super ekspresowe i do nich dzisiaj sięgać nie będziemy. Zdecydowanie docenić trzeba okładkę Faktu. Taką cię, Polsko, chcemy zawsze. Wolna, wielka, sprawiedliwa, europejska, nowoczesna, dumna, Polska, tolerancyjna, bogata, niezłomna i waleczna. Czyli krótko mówiąc, niepodległa Polska. Tak z pierwszej strony Polskę przedstawia Fakt i za to jak najbardziej dziękujemy. Projekt Polska, wydanie specjalne dziennika Gazety Prawnej. Państwo, ludzie, gospodarka, rzeczywiście takie trochę szersze spojrzenie na to, co w Polsce się dzieje, na to, co się dzieje w kraju. To jest też bardzo ładna, też retrookładka i też warto o niej spojrzeć. Niepodległa, takie logo niepodległej, znane wszystkim w Rzeczpospolitej plus minus. I co ciekawe i budujące, jednak Wysokie Obcasy wybrały, czytelnicy Wysokich Obcasów w plebiscycie wybrały Polką stulecia Marię Skłodowską-Curie. Jak sami dobrze wiemy, zagrożenie było zupełnie inne. Nawet Anna Grodzka miała szansę zostać Polką stulecia. Na szczęście do tego wyboru czytelnicy Wysokich Obcasów podeszli jak najbardziej poważnie. Wyborcze na drugą setkę to jest gazeta wyborcza, w której tak naprawdę mnóstwo analiz, ale jedna najciekawsza rzecz to jest wywiad z Donaldem Tuskiem, o którym dosyć długo rozmawialiśmy przed chwilą z Adamem Andruszkiewiczem, posłem Wolnych i Solidarnych. To jest rozmowa przeprowadzona w Brukseli przez Adama Michnika i Jarosława Kurskiego, czyli redaktora naczelnego i zastępcy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. I tak naprawdę jest to taki polityczny manifest Donalda Tuska, podsycony, czy podlany taką koleżeńską rozmową. Panowie nie ukrywają, że są ze sobą na ty, że się znają. Spotkali się w Brukseli i sobie porozmawiali. No i co, jaką przyszłość wieszczy nam Donald Tusk? Wszystko jest do odwrócenia, mówi. Chodzi o stosunkowo niewielki procent głosów. Ostatnie wybory samorządowe potwierdzają rację tych, którzy mówią, że nie zastąpimy jednych drugimi. Jedni i drudzy byli w 1918 roku, w 1926 i w 1939 i w czasie pierwszej Solidarności. I będą zawsze, będziemy musieli żyć razem, a czasem obok siebie, w pewnym napięciu przez kolejne 100 lat. Trudno ten stan wytrzymać, kiedy władza dokłada do pieca, żywiąc się konfliktem. Łatwiej, kiedy władza ten konflikt łagodzi. Dzisiejsza władza stawia niestety na ostry konflikt. I to jest, proszę Państwa, Donald Tusk, spójrzcie sobie na to oblicze, polityk z jednej strony europejski i tak się mianuje, że on absolutnie do polskich spraw nic nie ma, a z drugiej strony pozwala sobie na takie no, dosyć ciężkie analizy obecnego obozu rządzącego. Epokę trzeciej RP, mówi Jarosław Kurski, otwierali Mazowiecki, Wałęsa, Kuroń, Geremek, a kończą Kuchciński, Suski, Błaszczak, Duda. Druga RP kończyła osamotniona. Dziś trzecia RP też jest osamotniona. Na co Donald Tusk mówi, politycy drugiego szczebla partii rządzącej niczego nie zaczęli, ani niczego nie skończą. Tacy ludzie zawsze będą wokół władzy i szkoda czasu zajmować się nimi. Historia Polski, w jakiej mieliśmy udział, myślę o Solidarności, świadczy o czymś odwrotnym i zaprzecza krakaniu w genie samozagłady i że nad Wisłą nic nie może się udać. Więc są takie elementy optymistyczne, ale tylko po to, żeby zaraz inne mądrości Donald Tusk mógł państwu przekazać. Dzisiaj nie ma bezpośredniego zagrożenia militarnego z żadnej strony. To pierwsze zdanie wypowiedziane w kolejnym pasusie przez Donalda Tuska, przypomnijmy je. Zatem dzisiaj nie ma bezpośredniego zagrożenia militarnego z żadnej strony. No i czytamy dalej. O wiele więcej zależy od nas, a grzechy, głupota obecnie rządzących mogą nas naprawdę wiele kosztować. Dlatego dzisiaj wpychanie Polski w izolację, skłócanie jej z sąsiadami i innymi krajami, wyprowadzanie jej z rdzenia Europy, a niebawem z Unii w ogóle, sprawią, że Polska może stać się czyjąś łatwą ofiarą i nie będzie mogła liczyć na pomoc ze strony kogokolwiek. No to jak to, proszę Państwa, jest? Dzisiaj nie ma żadnego bezpośredniego zagrożenia militarnego z żadnej strony, czy też Polska może się stać czyjąś łatwą ofiarą i nie będzie mogła liczyć na pomoc ze strony kogokolwiek. No właśnie. Pytanie Jarosława Kurskiego po raz kolejny. Twoim zdaniem PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? I odpowiedź. To się może wydarzyć, choć to nie jest plan ichniego Komitetu Centralnego. Politycy rzadko deklarują, że zamierzają zrobić coś złego czy głupiego, ale politycy robią rzeczy i głupie, i złe. PiS być może nie ma planu wychodzenia z Unii Europejskiej, ale wychodzi. Tak jak Cameron. Są jak lunatycy. Nie wiedzą, że wychodzą.
Jeszcze jest jeden krótki fragment, który państwu proponuję jakby na zakończenie tego przeglądu prasy i tej rozmowy z tym oto eleganckim dżentelmenem, czyli Donaldem Tuskiem, który mówi, wszystko jest do odwrócenia, będziemy musieli żyć razem. I jak to zrobić, żeby to wszystko poodwracać? Jarosław Kurski mówi, dziś jesteś jedynym Polakiem na tyle rozpoznawalnym na świecie, że najszybciej zdołasz posprzątać ten bałagan. Nikt nie ma takiego notesu ani wiarygodności telefonu do umownej Merkel czy Macrona. Ktokolwiek zostanie prezydentem po tym niepowtarzalnym Andrzeju Dudzie, nie odbuduje pozycji Polski tak szybko. Czy z tego nie wynika dla ciebie jakiś imperatyw? Nie lekceważę argumentów międzynarodowych, są uzasadnione, mówi Donald Tusk. Nie lekceważę. Proszę państwa, to jest taki zwrot, który chyba Donald Tusk bardzo lubi, bo przypomnijmy, że po wybuchu afery taśmowej, kiedy Tygodnik Wprost opublikował pierwsze taśmy, naprawdę skandaliczne i naprawdę ociekające taką nienawiścią do Polski i ocierające się o coś, co należałoby przed Trybunałem Stanu rozstrzygnąć, Donald Tusk też wtedy tweetnął, to przykra sprawa, nie lekceważę jej, odniosę się w poniedziałek na konferencji prasowej o godzinie 15. Poniedziałek o godzinie 15. To było w 2014 roku, czyli jak dobrze liczę, no już ponad 4 lata. No jakoś ten poniedziałek nie doszedł do skutku, a więc Donald Tusk jednak tę sprawę zlekceważył. Czy nie zlekceważy tych namów, tych takich peanów na swoją cześć, bo tu widać, że ktoś już ewidentnie gra na Donalda Tuska i chciałby widzieć go w roku 2020 prezydentem Polski. O tym też rozmawialiśmy dzisiaj w porannej rozmowie z posłem Adamem Andruszkiewiczem. Czy nie zlekceważy tej sprawy i czy rzeczywiście w 2020 roku zdecyduje się kandydować? Zobaczymy. To tyle dziś w przeglądzie prasy, bo świeżej prasy nie ma. Rozmawiamy o tym, która wyszła przed weekendem. Dużo wydarzyło się podczas Marszu Niepodległości. Piękny biało-czerwony marsz na 250 tysięcy ludzi w stolicy. I za chwileczkę relacje z tego marszu, relacje naszych reporterów. Zapraszam, zostańcie państwo z telewizją w polsce.pl.